Hej, z tej strony Paulina. Czy siedzicie sami w domu i brakuje wam towarzystwa? Czy deszczową porą wasze dzieci się nudzą? Lub może nie lubią czytać książek? Jeśli przynajmniej na jedno pytanie odpowiedzieliście twierdząco, to zachęcam was do obejrzenia dzisiejszego materiału. Książki paragrafowe to nowość na polskim rynku wydawniczym. W tych książkach to czytelnik staje się bohaterem i tworzy nowy splot wydarzeń. Możemy wcielić się w superbohatera, złodzieja, burmistrza, wilkołaka, czarodzieja, detektywa i wiele, wiele innych. Dzięki ponumerowanym kadrom możemy wybierać różne ścieżki, a każda z nich zaprowadzi do innego wydarzenia. Czy wybrać drogę w lewo, czy w prawo? Podjąć walkę, czy uciec? Los bohatera leży w rękach czytelnika. Czasami postać zdobędzie nowy przedmiot, umiejętność, a czasami zginie. Ale dlaczego komiksy paragrafowe rozbudzają tyle emocji i pochłaniają czytelnika na wiele godzin? To dlatego, że za pierwszym podejściem nie udaje się odkryć wszystkich sekretów schowanych na ilustracjach. Oraz dlatego, że istnieje wiele możliwości na zakończenie każdej przygody. Świetna mechanika gry, dopracowana kreska i świadomość różnych zakończeń rozgrywki sprawiają, że można czytać takie komiksy wielokrotnie, z niemalejącym zainteresowaniem. Dla wielbicieli tradycyjnych książek polecam książki paragrafowe, które są rodzajem jednoosobowej gry fabularnej. Nie ma tutaj żadnych kolorowych ilustracji, ale tak jak w poprzednich tytułach, tak i tutaj czytelnik sam podejmuje decyzję o losie bohatera. Mam nadzieję, że was zaciekawiłam i spróbujecie swoich sił podczas niesamowitych przygód.